Cześć Amigo, witam Cię serdecznie na moim kanale i zapraszam Cię przed obejrzeniem tego filmu do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia śladu po sobie w postaci łapki w górę. Możesz też kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z materiałami, które będę tutaj publikował. Jeżeli chcesz się skontaktować ze mną w szybki sposób, np. co do sugestii odnośnie kolejnych filmów, napisz do mnie na instagramie sztuka.myślenia. W tym odcinku, amigo, pokażę Ci różne układy współrzędnych. Ponieważ punkt może być lokalizowany w różnych układach, skupimy się na dwóch układzie kartezjańskim płaskim i układzie współrzędnych biegunowych. Ten sam punkt może być w tych dwóch układach, a można te układy przeliczać za pomocą pewnych algorytmów, które ci pokażę. Wykorzystamy sobie na koniec funkcje `rec` i `pol` na kalkulatorze, które za pomocą właśnie tych algorytmów szybko przeliczają nam współrzędne z prostokątnych na biegunowe i odwrotnie z biegunowych na prostokątne. Oprócz tych układów dwóch, które ci powiedziałem, punkt można zlokalizować na wiele sposobów. Z geografii pamiętasz może, że lokalizacja punktu może odbywać się na podstawie szerokości i długości geograficznej. Ten układ nazywamy układem geograficznym. Powierzchnią odniesienia tego układu jest sfera, bądź kula, czyli model Ziemi przypomina nam, a jest tak naprawdę kulą bądź inaczej można powiedzieć sferą. Sfera to ta zewnętrzna powłoka kuli. Mamy też układ elipsoidalny, którego model odniesienia to powierzchnia elipsoidy obrotowej. Jest on bardziej zbliżony do faktycznej powierzchni Ziemi. Ze względu na swoje spłaszczenie, czyli zwany ekscentr, ponieważ faktyczna powierzchnia Ziemi rzeczywiście spłaszczona jest delikatnie na biegunach. Kolejnym układem, który chcę Ci przedstawić, jest układ współrzędnych biegunowych, którym się zajmiemy. Powierzchnią odniesienia tego układu jest płaszczyzna, Natomiast współrzędnymi są odległości oraz kąty, tak zwany ramień wodzący i kąt. Układ ten wykorzystywany jest we wszystkich ruchach kołowych, a także w nawigacji morskiej, w radarach, a także w obronności. Następnym układem, którego zależności między właśnie biegunowym a nim będziemy badali, jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych, czyli układ kartezjański. Lokalizacja punktu w tym układzie odbywa się na podstawie współrzędnych x, y. to tak naprawdę odległości od początku układu w punkcie 0. Spójrzmy teraz na dwa ostatnie układy połączone w jednym układzie. Mamy tutaj układ współrzędnych płaskich prostokątnych, ale z zależnością z promieniem i kątem nachylenia do osi x. Zaznaczmy sobie tutaj współrzędne tego punktu na górze, to odległości od początku układu, czyli współrzędne x, jeżeli znajdziemy zależności trygonometryczne w tym trójkącie prostokątnym, to y do r to sinus fi, czyli y to r sinus fi. Natomiast x do r to cosinus fi, więc x równe r razy cosinus fi. To jest zależność. Jeżeli mamy współrzędne biegunowe, możemy obliczyć współrzędne x y. To jest pierwszy algorytm, który chciałem ci pokazać. Jeżeli weźmiemy tutaj kwadraty to x kwadrat plus y kwadrat będzie równał się r kwadrat, czyli r to pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Natomiast kąt y do x to tangens kąta fi. Jeżeli wyciągniemy z tego funkcję odwrotną, to nasze fi to arkus tangens y do x. To kolejny algorytm, czyli jeżeli mamy współrzędne kartezjańskie x, y, to przeliczenie ich na biegunowe odbywa się właśnie według powyższych wzorów czyli wzoru r równe pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat, czyli z naszych współrzędnych, natomiast phi to arcus tangens stosunku y do x. Sprawdźmy teraz, Amigo, jak będzie wyglądało to w czasie rzeczywistym w dwóch układach. Żółty punkt będzie miał jednocześnie współrzędne z lewej strony w układzie biegunowym oraz z prawej w kartezjańskim. Zauważ, że z lewej strony nasza oś pionowa to wartość kątowa, która zwiększa się do 2pi, czyli kąta pełnego, czyli 6,28, natomiast z prawej strony na dole mamy promień, który dąży aż do szóstki. Jeżeli przesuwam z lewej strony punkt, to zauważ, jak zmieniają się zależności między tym układem. Jeżeli idę do góry, to kąt idzie do 360 stopni. Jeżeli wracam w dół, to kąt się zmniejsza jeżeli będę zbliżał się do osi 0 z lewej strony, no to tak samo będę zbliżał się do zera z prawej strony. Widzisz jaka jest zależność między tymi dwoma układami. Sprawdźmy teraz na prawdziwych wartościach. Z lewej strony ta oś, tak jak już, już Ci mówiłem pionowa, ma wartość do 628, czyli do 360 stopni. Jeżeli z prawej strony tym punktem będę na osi X, to wartość mojego kąta z lewej strony będzie równa 0. Natomiast jeżeli będę poruszał się zwiększając ten kąt, to z lewej strony punkt czerwony będzie dążył do wartości 6,28. Jeżeli przesunę ten punkt maksymalnie do góry, to będę musiał z prawej strony zatoczyć okrąg do 360 stopni. Dociągnę teraz do końca, do początku mojej osi gdzie mogę wyzerować już kąt, ale zauważ, że mamy tu 6,27, więc jak z lewej strony dociągnę do 6,28, to tam nagle y będzie miał wartość 0. Przejdźmy sobie teraz konkretną wartość punktu. Zauważ, że z prawej strony mam punkt o wartościach 2,76 i 2,54. Będę chciał uzyskać wartość współrzędnych polarnych, wciskam Shift i Pol. Następnie wpisuję wartości moich współrzędnych prostokątnych 2,76 Rozdzielam je separatorem średnika, wciskając SHIFT i średnik, wpisuję kolejną współrzędną, zamykam nawias, klikając RÓWNA SIĘ, kalkulator przeliczymy na współrzędne biegunowe, czyli promień wodzący oraz wartość kąta nachylenia teta, w tym przypadku w mierze radialnej, ponieważ takie mam tutaj w aplikacji. W moim kalkulatorze natomiast mogę zmienić sobie jednostkę kątową, jeżeli będę chciał chociażby grady bądź stopnie, klikając SHIFT, Następnie, klikając Setup, mogę wybierając tutaj dwójkę zmienić jednostki kątowe. Ja, w przypadku geodezji, używam gradów z tego względu, że w geodezji, zgodnie z ustawą, możemy używać tylko gradów. Teraz powtórzmy tą operację na współrzędnych gradowych. Wciskamy znowu 2,76, rozdzielamy separatorem średnika i uzyskujemy, klikając, równa się współrzędne biegunowe oraz wartość 47,3589 naszego kąta. Zauważ, że w tym kalkulatorze możemy sobie zmienić jednostkę, gdzie wyświetla się ona na, na górze kalkulatora. Jest to niezmiernie ważne. Akurat mamy tutaj stopnie, radiusy i gradiany. Stopnie, radiusy i grady, tak. Teraz zróbmy odwrotną sytuację, czyli... Musimy mieć współrzędne prostokąty, czyli rectangle. Wpiszmy moje współrzędne biegunowe z lewej strony, czyli 4,89 i 266 po rozdzieleniu separatorem, jeżeli chodzi o nasze radiany. Oczywiście jednostkę też mogę zmienić tutaj. Klikam równa się. I uzyskałem współrzędne, które mam z prawej strony w układzie niebieskim, czyli minus 4,33 i 2,26 akurat tutaj, bo na pewno są jakieś zaokrąglenia. To by było na tyle, Amigo. Dzięki Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.